Jezus powiedział do swoich uczniów: strzeżcie się, żebyście uczynków pobożnych nie wykonywali przed ludźmi po to, aby was widzieli. Inaczej nie będziecie mieli nagrody u Ojca waszego, który jest w niebie. Kiedy więc dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą, jak obłudnicy czynią w synagogach i na ulicach, aby ich ludzie chwalili. Zaprawdę powiadam wam, ci otrzymali już swoją nagrodę. Kiedy zaś ty dajesz jałmużnę, niech nie wie lewa twoja ręka, co czyni prawa, aby twoja jałmużna pozostała w ukryciu. A ojciec mój, który widzi w ukryciu, odda tobie. Gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy. Oni lubią w synagogach i na rogach ulic wystawać i modlić się, żeby się ludziom pokazać. Zaprawdę powiadam wam, otrzymali już swoją nagrodę. Ty zaś, gdy chcesz się modlić, wejdź do swej izdebki, zamknij drzwi i módl się do Ojca Twego, który jest w ukryciu. A Ojciec Twój, który widzi w ukryciu, odda Tobie. Kiedy pościcie, nie bądźcie posępni jak obłudnicy. Przybierają oni wygląd ponury, aby pokazać ludziom, że poszczą. Zaprawdę powiadam wam, już odebrali swoją nagrodę. Ty zaś, gdy pościsz, namaj sobie głowę i umyj twarz, aby nie ludziom pokazać, że pościsz, ale Ojcu Twemu, który jest w ukryciu. A Ojciec Twój, który widzi w ukryciu, odda Tobie. Nawróćcie się do mnie całym swoim sercem. To jest wezwanie z księgi proroka Joela. Ale Pan Jezus, kiedy przyszedł na ziemię, rozpoczął swoją działalność, właściwie program swojego działania wyraził przez pierwsze zdanie, które wypowiada na kartach Ewangelii świętego Marka. Czas się wypełnił. Bliskie jest Królestwo Boże, nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Nawróćcie się do mnie całym swoim sercem. Jest to wezwanie do przemiany naszego serca. Przy czym w Biblii serce jest tym centrum człowieka, którym człowiek wybiera dobro lub zło, życie lub śmierć, wybiera to, kim się staje, jaki jest. Serce jest centrum myślenia, ale nie jako takiego racjonalnego wybierania czegoś, ale myślenia w kategoriach rozpoznania i wyboru tego, czym człowiek żyje. Właśnie wyboru życia lub śmierci. To w sercu człowiek się staje tym, kim ma być. I dlatego z serca pochodzą albo dobre zamiary, dobre myśli, dobre postanowienia, które prowadzą do życia, albo w sercu rodzą się złe myśli, przewrotność, obłuda. I trzeba w tej perspektywie myślenia serca zobaczyć to wezwanie. Nawróćcie się do mnie całym swoim sercem. Czytamy u proroka Joela. Po grecku to nawrócenie wyraża słowo metanoia, metanoete. To oznacza przemianę myślenia, ale właśnie na poziomie serca. Przemianę myślenia tak, aby właśnie całym sercem przyglądać do Boga, aby Bóg był tym, do którego dążymy. Rzeczywiście, nie tylko pozornie. Do tego samego wzywa apostoł. W imieniu Chrystusa spełniamy posłannictwo, aby Boga samego. I dalej, w imię Chrystusa prosimy, pojednajcie się z Bogiem. Pojednajcie się z Bogiem. Przy czym w Nowym Testamencie pojawia się jeszcze zupełnie nowy motyw. On to dla nas grzechem uczynił tego, który nie znał grzechu, abyśmy się stali w nim sprawiedliwością Bożą. To nawrócenie uzyskuje tutaj właściwe, powiedziałbym, dopełnienie, właściwą treść. Nawróćcie się do Boga, dlatego że Bóg tak umiłował nas, że dał swojego Syna, który za nas oddał swoje życie, który pokazał przez ten swój gest, jak Bóg nas umiłował. I do tego jeszcze pokazał nam, jako człowiek, jak należy żyć. Że to nawróćcie się nie jest jakąś abstrakcją, ale się przekłada konkretnie na życie, na konkretne życie. Szczególnym przeciwieństwem, albo może najbardziej niebezpiecznym, najgorszym przeciwieństwem tego nawrócenia się jest obłuda. Czyli życie religijne, ale pełne pozoru, pełne takiej deklaracji zewnętrznej, ostentacji, pokazywania się, że jestem wierzącym, a w głębi serca
jest to zupełnie coś innego. Paul Jedokimow, taki prawosławny teolog z ubiegłego wieku, mówił, że ateizm ludzi tak zwanych wierzących jest najgorszą formą ateizmu. Mało tego, on jest w gruncie rzeczy podstawą wszelkiego innego ateizmu, ateizmu filozoficznego, z wyboru ideologicznego. Dlatego, że nieustannie jakby napędza, daje rację dla tych, którzy odrzucają Boga, dlatego, żeby Boga odrzucali. I ten ateizm ludzi wierzących, jak on to mówi, to jest właśnie ta obłuda. W deklaracjach i w tym, co się pokazuje, jest jak najbardziej wierzącym. Natomiast w istocie rzeczy to, co robi, jak robi, świadczy o tym, że Boga ma za nic. W ogóle się z Bogiem nie liczy. Że to nie jest wiara. To jest tylko pozór, to jest gra polityczna. Często niestety to jest tak, że człowiek sobie nie zdaje sprawy z tego, że jest ateistą. I to jest właśnie cały problem. Bo jeżeli człowiek jest ateistą z wyboru, to wie, że nie wierzy w Boga. I gdy czegoś doświadczy w życiu, powiedziałbym, obudzi się nagle, to jest łatwo mu odrzucić ten ideologiczny ateizm, bo rozpoznaje go. Natomiast człowiek, który jest wierzącym, uważa, że jest wszystko w porządku. On jest przecież wierzący. On wierzy w Boga. Nie ma się do czego nawracać. I to jest największe niebezpieczeństwo właśnie dla nas, ludzi wierzących. I to niebezpieczeństwo wyrażało się postawą faryzeuszy, jak to Pan Jezus mówi tutaj, dając przykłady pewnych zachowań. Ono jest niestety stale niebezpieczeństwem grożącym wszystkim ludziom religijnym. Trzeba badać swoje serce. Trzeba badać, czy się jest prawdziwie wierzącym. A to się rozpoznaje tylko i wyłącznie po autentyczności, szczerości życia. Po owocach się poznaje. Czy rzeczywiście my wybieramy Boga, widać po tym, czy do Niego przylgnęliśmy, czy rzeczywiście Jego Słowo chłoniemy, czy tym Słowem się przejmujemy i chcemy za Nim pójść. I to przekłada się na konkretne czyny, jak na przykład wezwanie do miłości bliźniego. To jest podstawowe, miłość Boga i miłość bliźniego. Na tym polega całe prawo i prorocy. Rzeczy miłość Boga właśnie może być bardzo ułudna, bo może być deklaratywna, może być nawet przeżywana w tej deklaracji, ale w sumie ideologicznie przeżywana. Natomiast miłość bliźniego musi się wyrażać w czynach. Pan Jezus w odpowiedzi na pytanie, kto jest moim bliźnim, dał przypowieść o tym miłosiernym Samarytaninie. I okazuje się, że ten kapłan czy lewita, Żydzi, wcale nie okazali się bliźnimi dla swojego pobratymca, ale właśnie ten, który uchodził za wroga, okazał się bliźnim. Poprzez czyn miłosierdzia. To ten czyn pokazał, że on rzeczywiście jest blisko tego drugiego człowieka. Że głęboko się wzruszył wtedy, kiedy zobaczył jego nieszczęście. Poczuł taką ludzką solidarność, bliskość. I stąd z tej solidarności wynikało jego działanie miłosierdzia. I to pokazało, że on jest bliski. I on jest autentycznym bratem tego człowieka, a nie ci, którzy są mu z urodzenia bliscy, tylko właśnie przez gest miłosierdzia. W ten sposób pokazał, że to miłosierdzie ma w sobie i przez to miłosierdzie jest bliski Boga. Bardzo ważna jest ta nasza autentyczność. Gdybyśmy się nawet mylili co do wyobrażeń naszych na temat Pana Boga, i tak nasze rozumienie Boga jest niewłaściwe, bo Bóg jest absolutnie inny, przekracza nasze zdolności pojmowania i to nasze widzenie Boga jest zawsze uproszczone, tylko uproszczone. Ale najważniejsze jest to, czy sercem przylgniemy do Niego, czy za Nim tęsknimy, pragniemy Go i chcemy iść Jego drogami. A to widać po naszych czynach, po naszym nastawieniu do drugiego człowieka, po miłosierdziu okazywanym. Wielki Powrót jest czasem, w którym mamy przemienić swoje serce właśnie po to, aby ono stało się autentyczne. Abyśmy to, co się dokonało podczas chrztu, obmycie się z grzechu, odcięcie się od złego, dokonało się rzeczywiście w naszym życiu. Aby to nasze przylgnięcie do Boga było autentyczne, prawdziwe.